Czy kiedyś będziemy mieli owczarka węgierskiego? Szczególnie czarnego. Nie wiem. Czy kiedykolwiek będziemy mieli jakiegoś psa? Ale ja będę miała. No wiadomo. Cześć! Cześć. Tu mama, Ola i Maja, mama. Czyli hej, 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 kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Maju, o jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Nuka. Nuka. Nuka? Owczarek węgierski na polskich nizinach. Brawo. Owczarek węgierski na polskich nizinach. To dlatego Maja zadała to pytanie, czy kiedyś będziemy mieli owczarka węgierskiego. Bo owczarek węgierski to co to jest? Taki piesek, który zagania owce. Taka no, rasa psa. No i właśnie opowiem... Jeszcze może powiedz, kto jest autorem tej książki? Maciej Dobosiewicz. Dobosiewicz, a mogę opowiedzieć tą historię, bo ona jest bardzo krótka i ona ma bardzo takie skrócenie. Opowiem jej, dobrze? Bo to jest bardzo fajne. Ale nie zdradzaj wszystkiego. Nie, dobrze? Oczywiście nie zdradzę końca. Tak, wiemy już, tylko podsumujmy. Nuka to jest... Owczarek węgierski. Ona mieszka ale na... Ale to kot? Wiadomo, że pies. Owczarek. Wszystkie owczarki. Pies, który ma na imię Nuka. A wiecie, że kiedyś też miałam psa, który się nazywał Nuka? A w zasadzie suczkę, która się nazywała Nuka. I to był mój pierwszy pies, jakiego miałam. A mogę już opowiadać? Ja tylko opowiem tą historię, bo to jest bardzo ciekawa historia, bo to był też cocker spaniel, bo już Wam kiedyś opowiadałam o jednym cocker spanielu, który się nazywał Tina. Ale przed Tiną był cocker spaniel, który się nazywał Nuka. I ta Nuka to była strasznie nerwana. To był taki pies, który był strasznym rozrabiaką i ona strasznie latała za ptakami różnymi. No i niestety musieliśmy ją oddać, bo ona kiedyś zagryzła sąsiadce kury. I no niestety musieliśmy się z nią pożegnać. W sensie oddaliśmy ją do takich dobrych państwa, którzy się nią zaopiekowali. No bo u nas właśnie na wsi no nie miałaby łatwego życia. Temu psu musiało być strasznie przykro. No na pewno było jej strasznie przykro. Nam też było przykro, chociaż byliśmy bardzo mali. Ja niewiele pamiętam z tego jeszcze. No i później zaraz tato nam nowego pieska takiego samego sprawił, który był trochę mniej nerwany, znaczy którego się po prostu dało bardziej wychować, tak? Czyli żeby nie atakował ptaków. Tak właśnie było. A wiecie w ogóle skąd jest imię Nuka? Bo to jest jeszcze bardzo ciekawa historia. I imię Nuka, tak przynajmniej ten mój piesek się tego tak nazywał, bo kiedyś była taka bajka o takich dwóch misiach, które się nazywały Jackie i Nuka. I jak sobie popatrzycie na imiona psów z tamtych czasów, to podejrzewam, że mniej więcej co drugi nazywał się Jackie, a co drugi nazywał się Nuka. Czyli prawie co druga suka nazywała się Nuka, a co drugi pies nazywał się Jackie. Wiecie, to jest właśnie taka bajka, też muszę Wam kiedyś pokazać, to jest taka bajka bardzo ładna o takich dwóch niedźwiadkach. Jeden się nazywał Jackie, a drugi Nuka. Ale wróćmy do książki, tak, bo Maja się nie może doczekać. Tam ona mieszkała na wsi swoją mamą i zaganiała owce zawsze. A raz ona pomyślała, że raz pojechała z samochodem i mama jej powiedziała: trzymaj się zawsze nogi twojego pana. A no i ona gdzieś pojechała tak jakby autem, swoim padem raz jednego dnia. No i spotkała tam jakiegoś pana, który mówił, że się nazywa Piotr. On powiedział, że on zawiązał jej smycz. Ona myślała, co to jest za pasek? No i mama powiedziała, zawsze trzymaj się nogi swojego właściciela. No i się tak trzymała nogi swojego właściciela. A ten pan zabrał ją od tego właściciela, no i zabrał ją na ręce. A potem ona stwierdziła, że pociąg to jakby taki
zjadający ludzi, zjadający wszystkich potwór. Ona musiała tam siadnąć, no i się tam bała. Aż w końcu poszła do domu. No i pierwszy raz u weterynarza już widziała, lubiła. Ale do domu, w sensie pojechała do nowego tak, domu. No to tak, jest nowego, ważne. Tak. No i tam była żona tego Piotra, czyli Natalia jakoś tak się nazywała. No i wtedy oni pierwszy raz poszła do weterynarza. Ona już bardzo lubiła tego Piotra i tą Natalię. No i raz, no i trzy strzykawki zrobili jej w jeden dzień, kiedy ona była szczenikiem, dlatego że ona coś tam miała, że jakby miała coś tam złego w jakiejś części, no i trzeba było zrobić dreszczyki, no i były trzy takie uknięcia, no i wtedy ona powiedziała tak, i wtedy trzy pnięcia jakby u mnie uderzyły w pupę. No i wtedy ona się rozpłakała, ta nuka, że ją tak bolało. No i wtedy ta Natalia też się rozpłakała, no bo ona się płakała, dlatego że jej pies płakał. I potem ona powiedziała, drodzy panowie, do tego weterynarza, drodzy panowie, trzy zastrzyki na jeden dzień dla małego szczeniaka, to chyba za dużo. No i zabrała, no i przez cały dzień nuka i ta Natalia nie odzywała się nawet szczeknięciem, ani nawet słowem do tego Piotra. No bo słowem się nie mogła odezwać nuka. Ale właśnie, to jest bardzo ciekawe, Maju. Kto opowiada w tej książce? Nuka. No właśnie, cała książka jest opowiedziana z perspektywy... Ale nie cała! Bo oni to coś ominęły. Czasami jest z jakby tej Natalii, tej pani, bo ona jakby odczuwa te uczucia, co jej pies, a ten Piotr nie. Czyli ta Natalia się tak potrafi wczuć. No i tak samo jak ją boli i ona płacze, to ona też płacze. No widzisz. I ona, też jest też ciekawa historia o nuce, że ona nie wiedziała, gdzie sikać, więc... Takie, ona bo myślała, taki szczeniak to nic no właśnie, nie wie chyba, no nie? Właśnie. Więc rozkładano maty. Dla niej to były maty. A to były papierki. I takie podkłady. No takie podkłady. I ona lika miała w każdym pokoju. No i ten. No i znikały. Aż w końcu ta jedyna znikła. Ja też to ten rozdział słuchałam. I wtedy poszli na spacer. Przez cały dzień się zmieniali. No i to ona robiła wszystko, żeby się nie posikać. No i ten, no i nie wytrzymała, posiusiała się. No i wtedy, jak była Natalia, ale nie w domu, na dworze. No wtedy Natalia się tak cieszyła. Tak się cieszyła. Że się posiusiała na dworze. No. No, no tak się wszyscy cieszyła. Się cieszą. No i wtedy zmieniła, że ma sikać ciągle na dworze. Mhm. No i tak wychodzili, no i ona tam sikała. I każdego razu, kiedy ona szczekała obok drzwi, to wtedy przychodził Piotr albo Natalia i wyprowadzali ją na spacer. To oznaczało, to jak ona szczekała, to oznaczało koło drzwi, to oznaczało chcemy się siku. No właśnie. Czyli takie szczeniaki też się uczą komunikować z nami, tak? Czyli na przykład jak zadrapią w drzwi, albo szczekną przy drzwiach, albo przyniosą smycz do pokoju, to znaczy, że chcą wyjść na spacer. Chcą, żebyśmy je wyprowadzili, albo one chcą wyprowadzić nas, tak? Tak jak to mówił elf. Ale ona nie. Ona uważa, że oni ją wyprowadzają, bo oni ją na smyczy trzymali do tego. No pewnie tak. I dlatego, że czasami, kiedy było jej smutno, to brał ją Piotr na ręce i ona nie musiała chodzić, tylko kiedy chciał jej się sikać, to ona taką ogonkiem poruszywała, no i wtedy on ją puszczał, no i ona musiała się załatwić. No właśnie, no właśnie. No powiedz nam, Maju, czego można się z tej książki nauczyć? Że psy są fajne, słodkie. No też tam było raz... Nie będę zdradzać końca, ale tam były też inne przygody, na przykład jak zginęła nuka. Mhm. Takie różne przygody jak z normalnym psem, to się też tak zdarza, ale my mieliśmy szczęście z tym sokerem naszym, że on się nam nie zgubił. No, powiem Ci, że mieliśmy taką raz przygodę, że się zgubił. Kiedy? Ja pamiętam taką przygodę, to już chyba Ola się urodziła wtedy, kiedy nam po prostu zwiał. I nie mogliśmy go znaleźć przez długie, długie godziny. A skąd? Byliśmy z nim na spacerze, no i po prostu uciekł. I nie mogliśmy go znaleźć. Uciekł nam gdzieś.
w łąkę i poszedł. I raz też kiedyś nam uciekł. A gdzie go znaleźliście? I jeszcze jak byliśmy na takim spacerze poza Wrocławiem. A gdzie go znaleźliście potem na tej łące? Tak, tak. On później wrócił, no. Później wrócił. Udało się, że wrócił. Więc ucieka. Czego, Maju, jeszcze można się nauczyć z tej książki? Można się nauczyć tego, że psy też mają swój umysł i też trzeba o nie dbać. Mhm. Ja to nie jest rzecz. Na przykład jak okno. Przebijesz okno, nic się nie stanie. A przebijesz psa, nie stanie. No przebijesz psa, to już takie skrajne. Mogę powiedzieć, jak, czego też można się z tego nauczyć. Można też się nauczyć patrzeć z perspektywy psa. A to już mówiliśmy w tym, w Elfie. No też, ale to jest kolejna taka książka, która nam pokazuje tą psią perspektywę, a ta jest bardzo ciekawa, bo to jest perspektywa szczeniaka, prawda? Który w dodatku, no, dla którego jest to ogromna zmiana, bo on ze wsi, gdzie może sobie ganiać bez smyczy, idzie do miasta. Idzie do miasta, gdzie wszystko go przeraża. Tak jak powiedziałaś, że ten pociąg to był dla niego jak potwór, który pożera wszystko, tak? No. Taka duża zmiana dla takiego małego psa, szczeniaka, który się wszystkiego uczy, no to musi być też ogromny stres, prawda? Maju, komu poleciłabyś tę książkę? Od 5 do 10-11 lat. Czyli tak dla dzieci w takim dosyć szerokim zakresie wiekowym, można już od 5 lat, nawet myślę, że młodsze dzieci niektóre już też zrozumieją. Nie, czwartolatki to nie. Czterolatki to nie. Ja bym powiedziała przy przesłuchaniu tego jednego rozdziału, że spokojnie nawet 3-latki by sobie z tym normalnie poradziły. No, a historia jest dosyć wesoła, ale też pouczająca, tak? Bo także myślę, że dla dorosłych, bo fajnie pokazuje takie sytuacje, kiedy pojawia się szczeniak w rodzinie i jak ktoś nigdy nie miał psa, to może być nieświadomy tych różnych przygód z psem związanych, tak? Ucieczek, nauki siusiania, jakichś tam innych ciekawych sytuacji, które można z takim szczeniakiem mieć. A tutaj można bardzo łatwo jakby zbudować sobie tą świadomość, plus też właśnie fajne dla takich dzieci, które marzą o psie. Ale ja tak marzę, a wy nie chcecie mi go kupić. Bardzo nie mili. Myślę, że to jest też taka właśnie fajna książka dla dzieci, które marzą o psie, bo też sobie takie dzieci często nie zdają sprawy, jaka to jest duża odpowiedzialność. A tutaj Nuka nam super pokazuje, jak wiele obowiązków też wiąże się z posiadaniem takiego szczeniaka, takiego psa. Szczególnie który właśnie zmienia miejsce zamieszkania, który nagle ma nowy dom, znajduje się w nowym otoczeniu. Prawda, Mamo? Maju? Mamo, wiesz, że raczej się kupuje jakby takie psy malutkie, żeby mieć je jak najdłużej. To na pewno i też dużo ludzi kupuje psy malutkie, właśnie żeby je wszystkiego nauczyć od początku, tak? Bo im starszy jest pies, tym trudniej go nauczyć jakichś nowych nawyków. Tak jak tu było z tą nauką siusiania, no to im starszy pies, tym trudniej go nauczyć tego, że nie siusia się w domu na przykład. Prawda? Ale tak samo starsze psy wiedzą, że się nie sika. No, starsze psy, jeśli ktoś się nauczył. Pamiętacie Elfa? Elf nie był aż takim małym psem, prawda? On już był psem, który był starszy i on był wzięty ze schroniska, prawda? No. No właśnie. Więc dużo ludzi też właśnie takie pieski ze schroniska przygarnie i to też jest super. A to płaci się za pieski ze schroniska? Myślę, że to jest często dobrowolna opłata. Można zapłacić, ale pewnie nie zawsze trzeba. Jak ktoś nie ma pieniążków, no to pewnie też nie może zapłacić za takiego pieska, a bardzo by chciał mieć. Takie pieski też fajnie jest przygarnąć, no bo one nie mają domu, a w schronisku no nie zawsze wszyscy mogą im dać tyle miłości. Nie zawsze jest ktoś, kto je wyprowadzi na spacerek, wybiega i czasami smutno takim psom, prawda? Ale są też takie różne fajne akcje właśnie związane ze schroniskami dla zwierząt, że można sobie pójść do takiego schroniska
pobawić się z takim pieskiem, wyprowadzić go na spacerek, tak? Czyli właśnie wybiegać go. Możemy kiedyś iść do takiego. I możemy spróbować, tak. Możemy to sprawdzić, Maju, i jeśli jesteś chętna, to... Możecie mnie może, na urodziny zabrać. To może się uda, kiedyś się, może się zaangażujesz jako taki wolontariusz, tak? Czyli taka osoba, która chodzi i pomaga, tak, nie oczekując tak. w zamian pieniędzy. Tak, tak. To jest tak. A będę mogła w sobotę i w niedzielę chodzić. Dobrze, zobaczmy. Tak regularnie. Sprawdzimy. Będę mogła takim być. Sprawdzimy, Myszko, jak będzie to gdzieś w pobliżu, to postaramy się też, żebyś mogła się realizować jako taki wolontariusz. To chyba na tyle w tym odcinku. Polecamy Wam Nukę. Polecamy Wam książkę pod tytułem Nuka, gdzie możecie kolejny raz popatrzeć na świat oczami psa. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.